Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Dzisiaj naprawdę duża gratka dla fanów motoryzacji, bo pokażę wam bolid McLarena na rok 2022. ...1432 elementy i 850 zł katalogowo. Może wydawać się, że to dużo, ale to jest naprawdę ogromny model. On ma 65 cm długości i nie będę was zostawiał tutaj w takim oczekiwaniu. Pokażę wam, jak wygląda pudełko. Jest naprawdę ogromne. No i jeśli chodzi o sam bolid, mamy tutaj całą masę różnych funkcji, które oczywiście dla bolidów F1 są rzeczą naturalną. Mamy na przykład ruchome skrzydło od systemu DRS, które znajduje się na tylnym spoilerze. Mamy też bardzo fajnie pracujący silnik. Mamy też opcję oczywiście skręcania przednią osią, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Co prawda bolid może mieć kilka mankamentów, na które też można narzekać, że porównując go do tego, jak bolid wygląda w oryginale, wydaje się, że nos jest taki nieco zbyt twardo schodzący. On nie ma takiego płynnego przejścia, można było to zrobić nieco inaczej, no ale okej. I drugim zgrzytem może być to, że nie dostajemy tutaj slików, tylko dostajemy raczej opony na pogodę deszczową, ale to można jakoś właśnie usprawiedliwić tym, że być może aktualnie pada deszcz i dlatego mamy takie, a nie inne ogumienie. W każdym razie to jest naprawdę duży bolid, ja się niecierpliwie chciałbym go zobaczyć, ale najpierw zajrzymy do pudełka, a potem będziemy mogli odbyć jazdy testowe. To naprawdę jest kawał potwora, zaraz go będziemy oglądać z każdej strony, ale najpierw zobaczymy, jak to wszystko wygląda na odwrocie pudełka. I tak jak mówiłem wcześniej, mamy tutaj podane wymiary. Wysokość tylko 13 cm, ale aż 65 cm długości. Tutaj macie też taki fotos z Grand Prix Włoch w 2021 roku, on odbywa się na torze Monza. No a tutaj jeszcze mamy takie porównanie wersji klockowej do tego oryginalnego bolidu. No i cóż mogę rzec, możemy przejść dalej i chyba otworzyć pudło, wyciągnąć całą zawartość, ale może to po prostu zrobię na oddzielnym ujęciu, żebyście też mogli zobaczyć, jaki ogrom klocków tutaj się znajduje. Worki będą lekko szeleściły, ale chyba nie będzie to nikomu przeszkadzało. Tutaj mamy naklejki, które oczywiście pojawią się na felgach. Mamy te takie jakby kołpaki, które rzeczywiście w samochodach na ten sezon goszczą. I jak widać, naklejek jest zdecydowanie więcej. Mamy tutaj aż 3 arkusze. Ja rozerwę folię i pokażę wam, jak to wygląda. 3, dobra, już myślałem, że jeszcze jakiś tam jeden arkusz się pojawił, ale nie, na szczęście jeszcze więcej ich nie ma. Tak prezentuje się kolejny arkusz. O, teraz może będziecie widzieć to lepiej. No i tutaj mamy takie największe elementy, które też ozdobią samochód. Trochę podeszło powietrze, mam nadzieję, że to nie wpłynie na finalny wygląd tego pojazdu. No a tak wyglądają opony, całkiem spore. No i jeśli chodzi o wygląd, to tak jak mówię, gdyby to były sliki, byłoby idealnie, ale nie można mieć wszystkiego i zawsze przynajmniej można sobie na coś tam pomarudzić i wydaje mi się, że to będzie odpowiedni powód, żeby trochę ponarzekać. Ale tak poza tym, ja się naprawdę niesamowicie ekscytuję, bo pojazd wygląda naprawdę dobrze. Idę go składać i jak tylko go złożę, to zaraz będziemy mogli pokonywać kolejne łuki na torach. Mam nadzieję. Mogę śmiało stwierdzić, że po złożeniu model wygląda zdecydowanie lepiej aniżeli na zdjęciach. Skala powoduje to, że to, co wydawało się mankamentem, wcale nim nie jest, bo po prostu to nie jest jakoś tak specjalnie widoczne, więc zaraz pooglądamy sobie wszystko z bliska. I też często pytacie, ile składam dany zestaw. I McLarena składałem jakieś 3,5 godziny, no ale ja też mam trochę szybsze tempo, bo naprawdę składam bardzo dużo zestawów w trakcie miesiąca, więc wydaje mi się, że tak pewnie składam te zestawy z 20-30% szybciej niż ktoś, kto składa zestawy sporadycznie, ale nieistotne. Zobaczmy, jak McLaren wygląda z bliska, bo jest tutaj naprawdę dużo ciekawych elementów. Zacznę może od silnika. Mamy tutaj jednostkę V6, która napędza bolid i kiedy sobie jeździmy, zobaczcie, że tłoki pracują z jednej i z drugiej strony i one pracują bardzo równomiernie, bardzo jednostajnie. Możemy sobie ewentualnie jeszcze kręcić kołem. Tutaj też z lewej strony widzicie, jak pracuje dyferencjał, który tam jest wmontowany. No i tutaj też, jeśli chodzi o wszystkie kształty, wszystkie elementy, te zaoblenia, które w bolidzie się pojawiają, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Mamy również podłogę, która często to przy okazji wyścigów cierpi z tego względu, że no po prostu samochody często siadają gdzieś o nawierzchnię i tutaj one potrafią się bardzo mocno obrysować, aż lecą iskry. No ale zobaczcie, jak pracuje zawieszenie. Tutaj naprawdę, jeśli chodzi o nacisk, wygląda to bardzo fajnie, zarówno z przodu, jak i z tyłu. O, tutaj zobaczcie, naciskam nos,
Możemy też sobie tak dociskać to na boki. Też dzięki temu bardzo fajnie pracują koła. I z tyłu również tak to wygląda. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o nacisk tych sprężyn z tyłu, jest zdecydowanie mniejsza aniżeli z przodu. Tutaj możemy bardzo mocno sobie to ponaciskać. Ja trochę się bałem, że ten pojazd będzie właśnie jakiś taki kruchy w niektórych miejscach, bo duże pojazdy z LEGO Technic tak mają. Tutaj na szczęście jest bardzo dobrze i on jest solidny. Zobaczcie, że ja na przykład dźwigam sobie tutaj za klatkę systemu Halo i nic się nie rozpada. A to jest naprawdę newralgiczny punkt i uważam, że mogłoby tu wszystko poodpadać. To jest zamontowane chyba na, nie wiem, trzech pinach i naprawdę jest dobrze. No dobra, to wam może pokażę jeszcze samochód od spodu, bo jest tam naprawdę dużo wolnego miejsca. Z tej strony bolid zdecydowanie nie porywa, mamy tutaj dużo wolnego miejsca, ale jeśli ktoś chciałby go sobie zmotoryzować, zdecydowanie jest taka opcja, bo miejsca na silniki czy na battery boxa jest naprawdę dużo. No a tak poza tym, to wygląda to mocno po prostu niejako od spodu, ale tutaj też możecie zobaczyć, jak wyglądają wszystkie elementy, które łączą ze sobą koła. Naprawdę wygląda to nieźle, ale wróćmy już może na wierzch i zobaczmy, jak bolid wygląda z przodu. A z przodu jest miejsce, którego bardzo mocno się bałem. Myślałem, że ten spad w dziobie będzie zdecydowanie bardziej ostry, ale okej, jest to do przełknięcia. Co prawda, można to było jakoś przesunąć, można było zastosować tutaj rząd slope'ów, które by wyrównywały to przejście. Tym bardziej, że slope'y na przykład tutaj się pojawiają. Dałoby się to zrobić, ale okej, powiedzmy, że jestem w połowie zadowolony. No i w ogóle przednie skrzydło też wygląda bardzo fajnie. Mamy tutaj kilka elementów, które powodują, że naprawdę te kształty dają radę i myślę, że aerodynamika jest na naprawdę wysokim poziomie, no i też możecie zobaczyć, jak wyglądają te kołpaki, które pojawiają się teraz w bolidach. Mamy tutaj oczywiście logo Pirelli, czyli producenta opon, który dostarcza je do F1, no i niestety nie są to sliki, tak jak mówiłem, tylko mamy taki bieżnik bardziej na pogodę deszczową i też możemy sobie zobaczyć, a to może dźwigniemy nieco kamerę i zobaczycie, jak wygląda kierownica. Ona jest naprawdę maciupeńka i trochę wydaje mi się, że myślę, jak to dobrze pokazać. O, teraz będzie widać ją zdecydowanie lepiej. Kierownica, tak jak mówiłem, jest naprawdę bardzo mała i tutaj też trochę ucieka ten obraz wszystkich rzeczy, które na kierownicach Eviana się znajdują. To są takie małe dzieła sztuki, to są takie karbonowe odlewy, na których jest pełno guzików, przełączników i tak dalej. Tutaj niestety tego nie widać. Szkoda, można było ją zrobić nieco większą w momencie, kiedy nią sobie kręcimy, to naturalnie przednie koła się skręcają. Z tyłu mamy oczywiście jeszcze element odpowiedzialny za przepuszczanie powietrza w systemie DRS, więc jeśli jesteście na prostej, jeśli spełniacie wszystkie warunki do wyprzedzania, możecie z DRS-u skorzystać, no i dzięki temu wyprzedzić rywala. I też jeśli chodzi o to, jak bolid został skonstruowany z tyłu, to teraz może nieco obniżę widok, aż skrzypi mi statyw i tak to wszystko wygląda. Mamy oczywiście tutaj światło, które też jest potrzebne, choćby w momencie, kiedy jest bardzo duży deszcz, żeby też samochody z które do nas dojeżdżają, widziały, że my akurat jesteśmy przed nimi. No i mamy tutaj rzeczywiście bardzo dużo łączeń. Mamy też elementy odpowiadające za docisk, więc tutaj wszystko się zgadza. Mamy też naklejki wewnątrz tego spoilera, który jest dość dziwny. Wolałem zdecydowanie konstrukcję bolidów z poprzednich lat, ale tutaj jeśli chodzi o konstrukcję tego spoilera, no to jest już dość mocno przekombinowany, ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o taki ogólny odbiór wizualny, jest tutaj naprawdę przyzwoicie. Cóż mogę powiedzieć, zdecydowanie jestem pozytywnie zaskoczony. Model na żywo wygląda o wiele lepiej niż na zdjęciach. Miejsce na nosie, gdzie ma się wrażenie, że jest duże załamanie, wcale na żywo tak nie wygląda. Opony wcale nie są przeskalowane, a na wielu zdjęciach można właśnie tak myśleć, tyle że wiele zdjęć jest po prostu robionych z takiego ujęcia, że te opony są wyciągnięte na pierwszy plan. A co jest największą wadą tego modelu? To, że jest to takie pomieszanie z poplątaniem bolidu na sezon 2021 i 2022. Jak powszechnie wiadomo, sezon F1 trwa przez cały rok, od wiosny, no i na początku roku ekipy dopiero pokazują swoje bolidy na dany rok, no a premiera była w takim momencie, kiedy nie dało się logistycznie tego wszystkiego spiąć i przez to mamy takie troszeczkę, powiedziałbym, nie do końca sensowne rozwiązanie. Wystarczyło wypuścić ten model w połowie roku, przygotować wcześniej malowanie, przygotować później naklejki i wyglądałoby to wtedy idealnie, a tak mamy lekki zgrzyt, no i jeszcze to, że nie mamy slików, ale to myślę, że też można
jakoś przełknąć. Ogólnie rzecz biorąc, model jest naprawdę fajny, jest duży, jest sensownie skonstruowany, ma kilka fajnych też rozwiązań technicznych, więc jak najbardziej mogę go Wam polecić, o ile jesteście w stanie przymknąć oko na to, co mówiłem wcześniej. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!